tym miejscu w NIK-u chodzi nam przede wszystkim o ekonomię, chodzi nam przede wszystkim o oszczędności. Chcemy pokazać, jest to już możliwe, że pieniądze wydawane na bezdomność zwierząt, zwłaszcza na tak zwanych chycli, to są duże pieniądze i źle wydane pieniądze, które nie są stosowne do właściwego celu. Rolą Rady jest po prostu uratowanie sytuacji polskich zwierząt domowych. Tak naprawdę to jest pierwsze miejsce i pan prezes jest pierwszą osobą ważną w państwie, która zwróciła na to uwagę i chce coś zrobić, ponieważ jest parę osób, które chcą to zrobić, więc ja bardzo wierzę, że my zlikwidujemy bezdomność w Polsce, a to poprawi sytuację nie tylko zwierząt, ale również ludzi, bo będą z tego duże oszczędności. Przede wszystkim Rada ma się zajmować kwestią opiniowania tematów, które mają być zgłaszane do planu pracy na następne lata, udział w panelu ekspertów, a również wspomaganie w zagadnieniach merytorycznych Najwyższej Izby Kontroli. I to jest tak naprawdę najważniejsza rola tej Rady, żeby wskazywać kontrolującym, co faktycznie trzeba skontrolować, dlatego że dokumenty finansowe to nie wszystko. Chcemy zwrócić szczególną uwagę na kwestię dobrostanu zwierząt, który jest najważniejszym kręgiem zainteresowania Organizacji Ochrony Zwierząt. I stąd pomysł wielu konferencji, debat, być może jakichś broszur, które byłyby poświęcone temu zagadnieniu, no bo nie jest tak, że możemy oszczędzać na cierpieniu zwierząt. Szacunek wobec nich bardzo często jest również intratny z punktu widzenia ekonomicznego, chociaż na naszym celem ciała społecznego jest przede wszystkim troska o zwierzęta, o to, żeby nie traktować ich jak przedmiotów. To jest absolutnie możliwe. To tylko wystarczy chcieć i zebrać odpowiednią grupę ludzi, która będzie umiała i wytłumaczyć, i pokazać, jak to można zrobić i jakie są z tego ogromne korzyści, nie tylko moralne, etyczne, ale takie w żywej gotówce.